Siemanko! Tutaj Karola i Aga. Będziemy dzisiaj wróżyły z tej głowy. Wróżyły? Może być. Dawać, już, tak? Zaczynamy. No. Wymieńcie trzy atrakcje afteru Pogali Fame MMA. Taki smaczek Pogali, ja nigdy nie mogę się upić. Po prostu jak jest adrenalina, to jestem cały czas trzeźwa, piję i nic. Ale ja zawsze nadrabiam potem. Spoko. Ale naprawdę masz taki łeb silny? Bo jak jest adrenalina i mnie trzyma, to nie mogę. W ogóle, nieważne ile wypiję po walce, to nic mnie nie bierze. Więc drinek z palemką musi być. No nie wiem, ja bym tam się dużo dzieje, dużo ale się dzieje. No ludzie się dzielą na pokoje, wiesz, nagle się gdzieś rozchodzą po pokojach. Nie. Tu laski muszą być, bo z wygranej oczywiście. Może być. Wymieńcie trzy najgłupsze stereotypy dotyczące lesbijek. Nie jest tego dużo. Sporo. Nie wiem, jak mam listę. Czy trzy to się zmieścimy. Takie najgłupsze według mnie to, że któraś z nas musi pełnić męską rolę. Jakby są tutaj dwie kobiety, więc dlaczego ktoś miałby być tutaj mężczyzną? Że lesbijki są brzydkie. Mam nadzieję, że nie powielamy tego stereotypu. Mam nadzieję, że nie. Taki stereotyp to, że czegoś nam w życiu brakuje. Często panowie tak twierdzą. Tak, stanowczo. Aha. Bo bez tego w ogóle nie dałoby się żyć. No, przecież się tak. Wymieńcie trzy dziwne przyzwyczajenia swojej konkubiny. Twoje przyzwyczajenie to jest takie, że gdzie jesteś tam i gdzie ściągasz skarpetki, tam je zostawiasz, jak chłop. O, jak chłop, to jest stereotypowe kochanie. Wiem, bardzo. Niby taka o, a jednak no. Jak zwykle. Wiem. Odbijaj piłeczkę. Odbijam piłeczkę, no ja mam mniej, ale to jest najbardziej prawdziwe. Jak nie wypiję rano kawy, to jest nie do zniesienia. Po prostu nie można się nawet do niej odezwać, bo automatycznie... Aga jest mało stereotypowa, w ogóle jest nieprzewidywalna. To jest większy problem w naszym życiu. Jakby nie wiadomo, co... Czego się spodziewać. To fakt. Zazwyczaj jak gotuję, to staram się, żeby było smacznie, a na sam koniec mnie kusi, żeby dodać czegoś ostrego i Karolina zawsze wtedy jęczy, że jest za ostre. No, jak ktoś wysypuje pół torebki chili do już się potrawy, rozpędziła, no to teraz będzie mi tutaj... No co, ty wrzodów chcesz się nabawić? Już w tym wieku trzeba uważać na bęben. A to tak działa? No, ostre to wrzody. Dziewczyny, naprawdę. Stara jestem, zaczynam. No, a już swoje lata mamy, to już właśnie. Trzeba uważać. Trzeba dbać. Widzisz, koniec z chili. Dobra. Trzy najczęstsze powody waszych kłótni. My się zawsze kłócimy prawie o to samo, to jest o sprzątanie. Ty tak twierdzisz. Standardowo. Kłócimy się zawsze, jak jesteśmy przed okresem. Tu nie ma już znaczenia, jaki jest powód naszych kłótni, po prostu zawsze. To jest najwielki powód. Ale muszę o to zapytać, macie zsynchronizowany? No właśnie niestety nie. Mamy tydzień po tygodniu, więc pół miesiąca to jest przewalone. Dobra. No jak nie jedna, to druga. Przedstawiam ci kwiatki w domu. Tak. Wymieńcie trzy swoje grzeszki. Ja często mam tak, że jak jestem głodna, wyciągam coś z lodówki i nie sprawdzam na przykład daty ważności, potrafię to zjeść i dopiero zorientować się po fakcie, że było zepsute, bo nie czułam smaku. Kiedyś uwielbiałam jeść tonami chipsy i zanim poznałam Karolinę, robiłam to prawie każdego dnia. No a teraz jesteśmy fit, więc już chipsów tyle nie. To już nie grzeszysz. Już tak nie grzeszę. Takim moim dużym grzechem jest to, że kiedyś ukradłam rower, ale potem go oddałam, bo nie miałam jak wrócić do domu, była zima. Nocowałam u siostry ciotecznej i wracałam od znajomych, więc pożyczałam od sąsiada rower. To był bardzo stary rower. Dojechałam na miejsce i następnego dnia go zwróciłam. Ale ukradłaś, czyli on nie wiedział, że od niego pożyczasz. Nie wiedział i nie wiedział, że on zniknął nawet, więc uff. Wymieńcie trzy wymarzone walki na Fame MMA. To ja bym chciała z panem Kaczyńskim. Ja chciałam. Karolina kontra Kaczyński, proszę. Prawdopodobnie ona miała większą szansę wygrać, więc zrób to ty. No, dałabyś sobie radę. Nasza wymarzona to też jest taka, żebyśmy we dwie weszły do oktagonu. Dwa na dwa. O tym ostatnio często myślimy, no. Że my we dwie wchodzimy razem w drużynie przeciwko... A, Boże, już myślałam, że wy się chcecie naparzać. Nie, my dwie przeciwko... Jakimś dziewczynom, które też są w drużynie. To wiesz. Teraz tu trzeba by kiślu polać. To by na pewno się wygląda. Już myślę, że nie jeden by się ucieszył z takiej walki. No i oczywiście, no przecież chcę zmierzyć się z Martą Linkiewicz o pas. Chcę dobyć pas Fame MMA, więc pewnie będę, mam nadzieję, że dojdzie do walki z Martą Linkiewicz. Wymieńcie trzy alternatywne wizje swojej kariery. Mhm. No ja mam dużo alternatywnych wizji. Tak? Kiedyś chciałam być... aktorką,
piosenkarką, ale śpiewać to w ogóle nie umiem, więc jakby... No, ale ja chciałam... w dzisiejszych czasach autotune i jazda. Ja chciałam być raperką, jakby mam. Raperką, no, raperką, super. Tak, ja bardzo chciałam mieć domek we Włoszech, gdzieś na totalnej wsi i robić tam obozy sportowe. O, wspaniałe. Wymieńcie trzy rzeczy, które wam nigdy nie wychodzą. No. Nigdy. Nigdy? No mi nigdy, ja uwielbiam mieć dużo roślinek w domu, ale nigdy nie wychodzi mi utrzymanie ich zbyt długo przy życiu, więc często po prostu umierają. Nigdy mi nie wychodzi... Wygranie ze mną kłótni. A tak! Jezu, że ja musiałam tak długo myśleć o tym w ogóle. Przecież ty jesteś, to jest nie do wygrania. Tak? Nigdy. A ty lepsza w futnie? No, ja mam ja zawsze na kusić. Wszystko argument. Na okay. Wszystko. Mi nie wychodzą kotlety nigdy. Jak robimy to, zawsze Aga je musi po mnie poprawiać, bo odkleja się panierka, wszystko się rozpada, w środku jest niedogotowane, nie wysmażone. Ale że mielone? Schabowe ci nie wychodzą? Przepraszam, zrobiłam schab shaming teraz. Ale robiłam właśnie w ten weekend, ja musiałam poprawiać, bo tak się nie za bardzo dało zjeść, więc uratowałam sytuację. Tak jest. Okej. Okay. Wymieńcie trzy swoje wady. Jestem bardzo uparta. Ja chyba nie mam wad. To może ja opowiem o twoim wadach. Poczekaj, rozsiądźcie się wygodnie. Agi wadą jest na przykład to, że nie kończy zdań i gubi wątki w rozmowie i twierdzi, że coś powiedziała, a na przykład tego w ogóle nie powiedziała i powstaje mnóstwo niedopowiedzi. Ja dalej uważam, że ja to często mówię, albo że to wynika z kontekstu z rozmowy. Dawaj moją jakąś wymienię, jest ich dużo. Ty jesteś strasznym nerwusem, oh my god. No to mówiłam już wcześniej, że jestem kutliwa i uparta. Uparta powiedziałaś, że uparta, jesteś. Ale uparta, ale nie nerwusem. Też. No tak, no nie wygląda. Nie, ale na, uwierzcie mi. I są jakieś takie znaki, mrugam trzy razy. Wymieńcie trzy obrzydlistwa. Kupa cię brzydzi na pewno. To wiem. Ojej, to chyba każdego, to jest obrzydliwe. Nie, mam. Ale woda, kupa, nie? Obrzydliwe są kupy. Ale sprzątniesz czy nie? Nie no, sprzątnę, okay. Tak. Jak muszę, to sprzątnę. Ale czekam jak najdłużej. No jak zerka do nich, o brudno, poczekam. Dobra, dobra. Nie lubię mieć mokrych, śliskich rąk. W kremie, dla mnie to jest obrzydliwe. Muszę mieć wytarte, suche ręce. Okej. Okay. Masz dużo takich natręstw, więc możesz kontynuować. O, będzie pytanie o natręstwa, ale skupmy się na obrzydliwościach. Włosy, Agi włosy wszędzie. Dlaczego moje? Ty też tam są twoje. No są czarne. A przecież ty bo masz nie blond. Ale ja mam problemy z tarczycą i po prostu ta, na bank, wszystko to ja. Kwiatki ja, włosy ja. Wymieńcie trzy rzeczy, które robicie jak chłopaki. Ja chodzę jak chłopak chyba. No ja też w sumie. Tak? Nie, to ładnie chodzi. Że chód. Chód mam, nie? Chciałabym chodzić normalnie, ale nie za bardzo mi to idzie. No właśnie, ale byłaś top model, to nie uczyli cię tam pipipipi, biodrkami? Musiałam przejść ten kawałek, to starałam się chodzić normalnie, ale o. Tak jak na się zapomnisz, jak się zapomnę, to chodzę. Barek, noga barek. Ale mi to noga, zostało z czasów, jakby z dziecka chciałam być raperką. Ja to się... takie stereotypowe pytanie, ale no, no popróbujmy. Ja się napalam jak chłopaki. Of course. Potwierdzam. Często się damy jak chłopaki też. O. No na przykład dzisiaj się staram mieć nogę na nogę, ale to nie jest moja naturalna poza. Bo was poza. O to poprosiłam. Tak. Wymieńcie trzy nieoczywiste sytuacje, które zawsze podnoszą wam ciśnienie. Zawsze podnosi mi ciśnienie, kiedy idziemy sobie na imprezę i nas zaczepiają mężczyźni i próbują nas ze sobą skłócić. Miałyśmy takich sytuacji bardzo często, prawie za każdym razem, jak gdzieś razem wychodzimy. Co to znaczy skłócić? Miałam kiedyś taką sytuację, że podszedł do mnie facet, myślał, że będę nim zainteresowana, a zobaczył, że się patrzy na Karolinę i zrobił, a wy. I ona mnie założy się, że w 30 minut ją poderwę. O Boże, co za frajerstwo. Tak, często się zdarzają takie sytuacje niestety i faktycznie to nam podnosi bardzo. Nie. Dobra, co jeszcze? Jak nie porównać, czy nas porównują do chłopaka, że któraś z nas musi pełnić rolę męską w związku. To ci podnosi jeszcze ciśnienie, mi już chyba nie podnosi. A mi jeszcze ciśnienie. Podnosi czasami, bo to jest, wiesz. Mi podnosi ciśnienie to, że właśnie nie mam mleka w lodówce rano i nie mogę sobie zrobić kawy. To jest naprawdę już dzień Armagedon. O, to dla ciebie pytanie. Wymieńcie trzy czary, w które wierzycie. Czary? Czary Mary. Oj, ja dużo, ja jestem wróżką w ogóle i bardzo lubię różne czary. Wierzę w kosmos, wierzę w energię, więc to wszystko jest jedną wielką taką energią, takim jednym wielkim czarem. Mhm. A Karolina w nic nie. Tak, Aga tak bardzo wierzy w znaki zodiaku, że prawie rozstałyśmy się kiedyś przez to, że dowiedziała się, jaki mam znak zodiaku. I że konflikt nie pasuje, będzie? Tak. Był, jest konflikt. Już tam na granicy, ledwo ten związek przetrwał generalnie. No, mój, ja wierzę w
potęgę podświadomości, więc to jest taki mój czar, że wmawiam sobie, że będzie super i wtedy jest super. Afirmacja. Tak. Taką afirmację. Czyli cuda. Też no. To wierzę. No szczęście to jest to, co poruszyłam ci... Nauczyłam się tego od ciebie. Dokładnie tak. Wymieńcie trzy rzeczy, których nigdy nie dotkniecie. No. Ciusiak! Właśnie chciałam, żeby to Aga powiedziała. Nie powiem tego, ale tak. Ja nie dotknę... wymioci nigdy brzydzą mnie. Wymioci? Na po co miałyśmy dotykać wymioci? Nie wiem, bo na przykład nasze koty czasami jak wymiotują, to nie chciałam. A, czyli wymiociny ty też sprzątasz? Ale mam przesrane życie, co? Wymieńcie trzy turbolaski. Takie topa top. Angelina, no nie, no właśnie chciałam też powiedzieć, bo to jest jakby ideał Angelina. Moja Agnieszka. Nie. No nie na tym polega to pytanie. No. Megan Fox. No o tym samym myślałam też, że... I Scarlett Johansson. To nie, moje jakieś... Scarlett Johansson. Blondyna. To ja się nie podpisuję. Znaczy... Blondyki... Nie, akurat ona ci się nie podoba, więc możesz wymienić... Swoją Scarlett. Swoją Scarlett. Ja wiem, ty masz tą piosenkarkę, jaką? Boże. Ona była Nicole? Nie wiem, nie. To czarna? Ciemna taka? Nie? Nicole Scherzinger? No, jak była mała, to mi się podobała. A nie Ciara? O! Ona mi się bawi. I ona jest fajna, miała fajne mięśnie. To no, jest no, dziewczyna, to no. Poda. Wymieńcie trzy swoje zalety. Proszę. W tempo. Jestem sumienna. Pracowita. I perfekcjonistka. Pięknie. I szybko no poszło, nie? No, zalety to łatwiej, wiadomo. Wymieńcie trzy własne natręctwa. O, macie tego dużo ponoć. No ja mam tego dużo właśnie. Muszę liczyć, jak nalewam wody do czajnika, do 10. Te takie mokre rzeczy, nie tak? Lubię mokrych rzeczy, muszę wycierać ciągle ręce, ale też muszę je często myć, lubię często myć ręce. Ciągle gryzę policzki, jak no, się stresuję, to ciągle robię tak. Wymieńcie trzy strachy. No, czego się boicie? Ja się boję utraty kontroli. O! Nie lubię być sam, jakby w sytuacjach, na które ja sama nie mogę mieć wpływu. Ja się boję burzy. To fakt. No, naprawdę, jak jest burza, to chowam pod łóżko. I boisz się ciemności. I duchów. I pająków. Aga, jak gasi światło w jednym pokoju, to biegnie szybko, żeby ją nic nie dogoniło tam w ciemnościach. Oj, no i dobra. No tak mam. A najbardziej się boję ciemnych lasów. O Jezus. Wieczorową jest... porą las do dupy. Super, oj, najgorzej podchodzę. Ever. To jakby ktoś chciał mi zrobić coś złego, to wystarczy sobie postawić w lesie. Okej. Okay. Jeszcze spełnia to już w ogóle. Strasznie się boję. Wymieńcie trzy najgłupsze propozycje zawodowe. Ja miałam spotkanie w sprawie pracy, miało być jakieś, jakieś korpo, w którym będę pracowała przed biurkiem. Okazało się, że to była propozycja w sekskamerkach. Na przykład dostaję propozycję, aby sprzedawać swoje brudne skarpetki po treningu spocone za 200 zł sztuka. Zajebiste i nie sprzedajesz tego? To jest biznes, nie? No, zastanawiałam się, czy tego nie rozkręci nawet znajomych z treningów. Namawiałam, żeby sprzedawali... Ale kto ci to proponuje? Chcesz, jakieś zwyrole do was piszą, tak. Że są te skarpety? Tak. I że wyślą 200? Tak. Ale oni... No ja bym wysyłała, no zwariowałaś? Automat taki może w ogóle postawimy. Przed blokiem. Za jedną sztukę skarpetki śmierdzącej po treningu. Aga, weź ty rozkręcaj ten biznes. Wiem, już wiem, gdzie te skarpetki giną w domu. No, ale to jest super. Ja bym przyjmowała taką ofertę. Słuchaj, nie proszę o gacie. To firmę otwieramy. Chętno? No, dobra. Dawaj, ekstra. To jest zajebista propozycja. Mogę robić marketing, jak chcesz. Dobra. Tak czy inaczej, słuchaj, ja pobieram od ciebie dzisiaj parę skarpet. Jak dwie stówy, warta jest jedna, to ściągaj buty. Wymieńcie trzech ulubionych superbohaterów. Ksena Wojowniczka. Ej, to ja. No właśnie, dlatego wymieniłam. Wonder Woman i ja oglądałam Herkulesa. Uwielbiam. Super. Też spoko. Dziękujemy za oglądanie naszych odpowiedzi. Zostawcie łapkę w górę, i zasubskrybujcie kanał. Już wyuczone. Tak, do zobaczenia. Machamy jak familiadzie. Tak. Tak? Ale musisz wrócić. A poczekaj, bo tak. To jest właśnie boomerskie. O tak. Ale boomerka prowadzi ten program, więc... No machaj! A tu dalej?